Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Druga część, obiecywałem, porozmawiamy jeszcze raz z panią doktor Marzeną Styczyńską o tym, w jaki sposób niwelować w naszym organizmie substancje toksyczne. Glutation jest jednym z aminokwasów, czyli budulcowych składników naszego białka organizmu. Występuje naturalnie u każdego z nas, u pana, u mnie, u naszych słuchaczy. Z tym, że dzieje się z nim niestety po drodze to, że z wiekiem zanika. Staje się go, mamy go coraz mniej. A ma on tak bardzo ważną i istotną cechę, przez to właśnie, że w swojej budowie zawiera siarkę, i która jest połączona takimi mostkami siarkowymi, które mają dwie chętne rączki do wychwycenia różnego rodzaju rzeczy i substancji obcych, która pozwala nam jak gdyby wychwytywać tej substancji właśnie, wyłapywać pewne toksyny, które mamy w naszym organizmie. Glutation tak naprawdę usprawnia w pewien sposób nasz układ immunologiczny, czyli angażuje go do walki z niebezpiecznymi i z innymi obcymi nam substancjami, które mamy w swoim organizmie, pozwala nam je wychwytywać. Niweluje przez to działanie chociażby właśnie śladowych pierwiastków toksycznych, takich jak ołów, jak kadm, jak rtęć w naszym organizmie. Niweluje działanie dioksyn, które są zawarte, tak jak mówiliśmy ostatnio, czy to w powietrzu, czy w naszym pożywieniu, otaczają nas wszędzie. I jest to taka substancja, która w naturalny sposób neutralizuje właśnie substancje te niebezpieczne. A gdzie go możemy znaleźć? No właśnie, gdzie? Przede wszystkim w diecie urozmaiconej w warzywa, owoce, w to, co ma naturalne antyoksydanty i co ma również w sobie zawarte pewne właśnie połączenia te tiolowe, czyli siarczkowe. Czyli są to produkty typu brokuł, szparak. To może być również arbuz, to może być zwykła nasza truskawka polska, może być awokado, może być ostropest lub kurkuma. To są takie dwa związki, dwa składniki, te ostatnie, o których powiedziałam, które dodatkowo w pewien sposób przyspieszają metabolizm naszego organizmu, ale też mają zbawienny wpływ na naszą wątrobę. Ponieważ one wbudowując się jak gdyby w szlaki metaboliczne, które zachodzą w wątrobie, przyspieszają uwalnianie toksyn właśnie z tego organu, o którym jak pamiętacie może mówiliśmy, że on jest takim zbiornikiem, który kumuluje wszelkie toksyny w naszym organizmie i pozwala nam to uwalniać się od właśnie toksyn przez takie działanie. Dobrze, porozmawialiśmy o tej substancji, gdzie ona występuje, ale w jaki sposób też możemy, niekoniecznie spożywając konkretną substancję, wpłynąć na lepsze samopoczucie i wyzbycie się swego rodzaju, różnego rodzaju toksyn w naszym organizmie. Czy są jakieś metody, które na co dzień stosując mogą nam w tym pomóc? Przede wszystkim to są takie proste zabiegi, chociażby którymi posługujemy się na co dzień, przygotowując nasze jedzenie. Tak, to jest dokładne mycie, dokładne obieranie na przykład warzyw, owoców, pozbywanie się pewnych toksyn z ich powierzchni, bo nie zapominajmy, że w bardzo wielu roślinach i w wielu produktach spożywczych te toksyny gromadzą się właśnie na zewnętrznej stronie i często zanim w cyklu życia takiej rośliny nie zdążą po prostu przejść do jej wnętrza, więc największa zawartość znajduje się czy to w skórce, czy w warstwie tej wierzchni. Również wcześniejsze na przykład chwilowe moczenie, jeśli mamy do czynienia na przykład z roślinami strączkowymi, które jeszcze drugim problemem jest tutaj jak gdyby rozkładanie pewnych cukrów przy tych surowcach akurat, ale też takie wstępne moczenie również powoduje nam to, że pozbywamy się częściowo, w krótkim czasie moczenia oczywiście, tych substancji toksycznych, a następnie już możemy je przygotowywać do spożycia. Nie zapominajmy tutaj w całej tej obawie i rozmowie naszej, którą tutaj mamy od jakiegoś czasu o toksynach. Nie próbujmy tych toksyn też demonizować w pewien sposób w naszym żywieniu, bo tak naprawdę to odpowiedni styl życia i odpowiedni dobór składników pokarmowych, urozmaicenie naszej diety, zachowanie higieny naszego zdrowia, czyli odpowiednia podaż aktywności fizycznej, odpowiednia ilość spożywanej wody, odpowiednie proporcje poszczególnych składników odżywczych, czyli tak naprawdę różnych grup żywności, ale też odpowiednia ilość snu i podejście takie nie bezkompromisowe, tylko takie zdrowe naprawdę do nas samych, do potraktowania siebie jako
organizmu takiego jako nas, tak jakbyśmy siebie lubili, czyli jesteś tym, co jesz, to nam będzie warunkowało tak naprawdę nasze zdrowie i to, że nasz organizm podziękuje nam w konsekwencji naszego życia dalszego za to, co zjadamy. Więc nie można też demonizować, ale zadbać o to, żebyśmy tą dietę mieli urozmaiconą, żeby korzystać z naszych lokalnych produktów, które również się, pamiętajmy o tym, że żyjemy w pewnej strefie klimatycznej, na pewnym obszarze i one też są jak gdyby lepiej wykorzystywane przez nasz organizm. No właśnie, moi drodzy, korzystajmy z tego, co mamy naokoło nas, niekoniecznie z jakichś sprowadzanych warzyw i owoców, bo generalnie to, co mamy na miejscu, tak jak już pani doktor wspomniała, jest już chyba też genetycznie lekko uwarunkowane, bo skoro żyjemy w tej strefie klimatycznej w konkretnym miejscu, to nasi przodkowie też spożywając tego typu żywność wytworzyli pewne obronne mechanizmy, które jakby nas jako kolejne pokolenie, w pewnym sensie też bronią od tych substancji lub powiedzmy nie są dla nas toksyczne, tak jak na przykład dla osoby, załóżmy z Azji, jakby zjadła sobie jakąś substancję lub jakieś danie, które u nas wydaje się być normalne, może im po prostu zaszkodzić. Dokładnie tak. Więc Także dbajmy o naszą urozmaicenie, o aktywność, tak o taką zgodę z samym sobą, żebyśmy też potrafili sobie nie wyrzucać wszelkich grzeszków naszych jedzeniowych, ale żebyśmy potrafili się z nimi jakoś żyć i współgrać. Jasne. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za poświęcony czas, za te dwa wspaniałe tematy, które poruszyliśmy w pierwszym i drugim odcinku. Mam szczerą nadzieję, że bardzo Wam się to podobało i wykorzystacie tą wiedzę do codziennego życia. To tyle na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia następnym razem.